Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na drugie webinarium organizowane przez Fundację Platformy Przemysłu Przyszłości. Moim i Państwa gościem jest pani Zuzanna Waniek, członek zarządu Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początku chciałbym zapytać panią o kwestię związaną z transformacją cyfrową. Czy można postawić znak równości między słowem innowacja, nowoczesna technologia wprowadzona do przedsiębiorstwa, a właśnie skutecznym przeprowadzeniem transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie? To bardzo dobre pytanie. Jak sama nazwa wskazuje, proces transformacji cyfrowej to proces, więc nie można postawić znaku równości między określeniem nowoczesnych technologii a procesem transformacji cyfrowej, bowiem transformacja cyfrowa to szereg czynników, szereg działań, które należy wdrożyć, które należy wprowadzić w przedsiębiorstwie. To zintegrowany system komunikowania w organizacji, w przedsiębiorstwie, z otoczeniem, z administracją, także z otoczeniem biznesu, z wykorzystaniem tych nowoczesnych technologii. Warto to właśnie podkreślić i o tym mówić, że nowoczesne technologie są częścią procesu transformacji cyfrowej. Bez nich, tak naprawdę bez tych nowoczesnych technologii, bez innowacyjności nie możemy mówić o procesie transformacji cyfrowej, ale sama transformacja cyfrowa i ten proces to nie tylko nowoczesne technologie. Bowiem wystarczy to pokazać na przykładzie. Jeśli dane przedsiębiorstwo skorzysta z nowoczesnych technologii, wprowadzi zautomatyzowany proces do swojej produkcji albo zakupi jakiegoś robota, to nie znaczy jeszcze, że przeszedł on proces transformacji cyfrowej. Warto to podkreślać i warto uświadamiać to polskim przedsiębiorcom, ponieważ kluczowym elementem i czynnikiem procesu transformacji cyfrowej jest przede wszystkim świadomość polskich przedsiębiorców, świadomość tego, że należy wykonać ten pierwszy krok w transformacji cyfrowej, uświadomić sobie potrzebę zmiany w swojej organizacji i właśnie tam ją wprowadzić, a więc szereg tych wszystkich działań, które zmierzą do tego, że przedsiębiorstwo transformuje się cyfrowo, ale warto podkreślić również to, że korzyścią dla polskich przedsiębiorców korzystających z transformacji cyfrowej jest elastyczność. Jest to niezbędny i kluczowy element właśnie w tym procesie transformacji cyfrowej, dlatego że dzięki elastyczności w procesie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw będą oni w stanie dostosować się do zmieniającego się rynku, do zmieniającego się otoczenia i inteligentnie zarządzać swoim procesem produkcyjnym, swoimi produktami, swoimi pracownikami. A kolejnym ważnym elementem w tym procesie jest także czynnik ludzki, bowiem inteligentne zarządzanie przedsiębiorstwem w ramach transformacji cyfrowej to inteligentne zarządzanie kompetencjami przyszłości. To bardzo ważne, aby uświadamiać sobie potrzebę nie tylko zastosowania nowoczesnych technologii, ale także nowoczesnych kompetencji przyszłości w całym systemie dla przedsiębiorstwa. Wspomniała pani o tych kilku elementach związanych z transformacją cyfrową, realizacją tego, ale jak pani zdaniem sektor publiczny może wspierać właśnie tę transformację cyfrową przedsiębiorstw? Sektor publiczny niewątpliwie odgrywa kluczową, główną rolę w procesie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorców, choćby z tego względu, o którym już powiedziałam, czyli tego pierwszego elementu ważnego w całym tym procesie, jakim jest transformacja cyfrowa, a więc uświadomienia, ukierunkowienia polskich przedsiębiorców na potrzebę i na konieczność przeprowadzenia transformacji cyfrowej właśnie w swoich przedsiębiorstwach, w swoich podmiotach, ale to także wspieranie informacyjne i edukacyjne. Dlatego, że polscy przedsiębiorcy i wszyscy obserwujemy taką tendencję zapotrzebowania na dobrze wykwalifikowanych pracowników, pracowników, którzy charakteryzują się właśnie kompetencjami przyszłości. Więc to ważne, aby sektor publiczny wspierał nie tylko działalność informacyjną, edukacyjną, ale także dbał o jakość usług oferowanych przedsiębiorcom na rynku, ale także wspierał polskie technologie, polską innowacyjność, tak by polscy przedsiębiorcy byli konkurencyjni nie tylko na tym lokalnym czy krajowym rynku, ale także na rynku międzynarodowym. Pani prezes, bardzo dziękuję.
Dziękuję. I już za chwileczkę dalej będziemy rozmawiać w kolejnej części o tych wyzwaniach, szansach i też także pewnych problemach, które występują w tym sektorze. No i będziemy starali się oczywiście znaleźć rozwiązanie na nurtujące nas pytania. Historia przemysłu to historia transformacji i napędzających ją wizjonerów. Oto śruba. Kiedyś musiał wykuć ją kowal, każdą z osobna. Setki i tysiące śrub. Nie było dwóch identycznych, więc w tamtym świecie każda maszyna była rękodziełem. Pięknym, ale mało efektywnym. Idea, że śruby można produkować maszynowo, narodziła się w głowie jednego człowieka. Standaryzacja części zamiennych rozpędziła rewolucję przemysłową. Bez standaryzacji nie byłoby przemysłu. Lampa naftowa, żarówka, nawet karabin maszynowy – to wszystko wynalazki pojedynczych geniuszy. W XIX wieku transformację przemysłową napędzali wizjonerzy. Nasi dziadkowie postrzegali przemysł z perspektywy linii montażowej. Praca rąk setek lub tysięcy ludzi, prosta optymalizacja i efekt skali tworzyły przemysłowe imperia. Komputeryzacja oraz automatyzacja zmieniły układ sił i sprawiły, że ludzie zaczęli pracować ramię w ramię z robotami, a wynalazczość przeniosła się do centrów R&D. Równocześnie dane stały się surowcem, takim jakim dotąd była ropa. Dziś niezwykle istotny jest elastyczny model produkcji, który pozwala szybko reagować na potrzeby klientów. Bez modernizacji parku maszynowego oraz infrastruktury ciężko jest utrzymać konkurencyjność na globalnym rynku. Zmienia się sposób myślenia o miejscu i roli pracowników, bo transformacja cyfrowa bardzo zależy od kompetencji oraz talentów ludzi. Wdrożenie rozwiązań przemysłu przyszłości wymaga szerokiego horyzontu i zdolności organizacyjnych. Przedsiębiorca XXI wieku musi wiedzieć, jak efektywnie i bez szkody dla środowiska wykorzystać zasoby, jak szkolić kadry i reagować w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Skorzystaj z wiedzy oraz doświadczenia ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości. Pomagamy w cyfrowej transformacji do przemysłu 4.0. W drugiej części tego webinaru porozmawiamy o tym, co grupa PFR, a więc Polskiego Funduszu Rozwoju, oferuje firmom zdążającym w kierunku przemysłu przyszłości. A moimi i Państwa gośćmi są prezes ARP Leasing Spółka z o.o. Wojciech Miedziński. Dzień dobry panie redaktorze, witam Państwa serdecznie. Pan Artur Wycech, dyrektor Biura Zarządzania Sprzedażą ARP S.A. Dzień dobry Państwu. Zastępca dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Izabela Banaś. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan mecenas Michał Płatek, radca prawny. Dzień dobry. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry Państwu. I może naszą rozmowę rozpoczniemy od pana prezesa ARP Leasing Spółka z o.o. Wojciecha Miedzińskiego. Bardzo proszę, panie prezesie. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, cieszę się, że mogę zacząć od mojej firmy, od ARP Leasing, bo wszak cały przemysł 4.0, mówimy już 5.0, automatyka, robotyka przemysłowa, innowacje leasingiem stoją, nie tylko w Europie, ale również w Polsce. Dlaczego? No, leasing jest głównym instrumentem finansującym, instrumentem z wyboru, finansującym inwestycje związane z majątkiem przemysłowym. My oferujemy w ramach
powiedział pan redaktor grupy PFR, a ja powiem dalej w ramach grupy ARP, bo ARP Leasing jest częścią Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu i funkcjonujemy trochę w podobnym modelu. To ważne, żeby też zrozumieć pewien przepływ informacji w pionie usług finansowych. Za chwilę pewnie pan dyrektor będzie też mówił o tej części pożyczkowej, którą uzupełniamy tą ofertą komercyjną, bo dzisiaj pewnie na tej ofercie komercyjnej chcielibyśmy się skupić, aczkolwiek nasza historia dość mocno została zaakcentowana przez dwa ostatnie lata. My żeśmy w dość istotny sposób wspierali branże zagrożone w ramach tarczy antykryzysowej, drugiej branżę autokarową, branżę TSL-u, Horeca i tak dalej, ale chcemy, jak gdyby ten rozdział gdzieś powoli zamykamy. Oczywiście te wszystkie umowy w ramach instrumentów, które my wymyśliliśmy, instrumentów refinansujących zobowiązania leasingowe, tego wcześniej na rynku nie było, bo leasingu jako takiego nie wymyślaliśmy, ale konstrukcje instrumentów, które podkreślam, mają charakter rynkowy i komercyjny. Państwo będziecie za chwilę mówić, pani dyrektor, szczególnie o tym strumieniu dotacyjnym w istotny sposób. Ja natomiast chciałem, i pan dyrektor również, będziemy mówili o tej części instrumentów wsparcia, ale instrumentów komercyjnych, oczywiście z wieloma walorami, których na rynku nie ma poza nami. Nikt takich instrumentów komercyjnych nie oferuje. One charakteryzują się pewną inną dostępnością, elastycznością, skupieniem na finansowaniu określonych asetów, tak jak w moim przypadku. Więc to tytułem wprowadzenia co do istoty i charakteru i tej spójności w Agencji Rozwoju Przemysłu, dlatego że my jesteśmy w tej części usług finansowych mocno skupieni na segmencie MŚP, małych i średnich przedsiębiorców. Ta strategia performuje, ale została opracowana po to, żeby stanowić pewną alternatywę dostępności instrumentów komercyjnych na rynku, alternatywę dla rynku komercyjnego bankowego. I COVID potwierdził, że takie instytucje jak nasza mają ogromną rację bytu, dlatego że w COVID-zie instytucje komercyjne funkcjonujące zupełnie w oparciu inne mechanizmy, choćby nadzoru, jak KNF, pod którym my nie raportujemy, zaciągnęły momentalnie hamulce. Natomiast my otworzyliśmy swoje podwoje, powiedzieliśmy, szanowni państwo, zapraszamy, jesteśmy gotowi, bo jesteśmy instytucją nie tylko na dobre, ale i na trudniejsze czasy. To tyle w części tej łączenia pewnej misji, którą realizujemy z takimi komercyjnymi potrzebami rynku. Ale to, co dla nas i dla państwa, którzy nas oglądają, najistotniejsze. No, jesteśmy w siedzibie Platformy Przemysłu Przyszłości, mówimy o przemyśle, automatyce, o robotyce. Bez tego niestety nie będzie postępu. Bez tego nie znajdziemy pewnej równowagi, również konkurencyjności na rynku. I te instrumenty, które dzisiaj są dostępne, muszą finansować rozwój, inwestycje. Tak jak powiedziałem, leasing jest narzędziem z wyboru, dlatego że daje pewne unikalne możliwości, które my realizujemy choćby we współpracy z NCBiR-em, czyli z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie finansujemy projekty badawczo-rozwojowe z zastosowaniem użytkowym. To są projekty, które są dość złożone, skomplikowane, rozłożone w czasie również. Rynek komercyjny nie ma takiej skłonności, żeby finansować projekty, które tworzą się przez rok czy półtora, powstają na deskach kreślarskich, a ich końcowy efekt czasami bywa wątpliwy. Ale bez tego nie byłoby postępu i nie byłoby rozwoju. My to finansujemy. Leasing również stanowi pewien istotny element kosztów kwalifikowanych tych projektów. Mamy przetarte ścieżki. Wiemy, jak to robić, więc zapraszamy przedsiębiorców tam, gdzie chcą zainwestować w robotykę, automatykę przemysłową. To w ramach oferty standardowej leasingu przemysłowego. To najbardziej lubimy. Lubimy i finansujemy w obszarze technicznym i technologicznym, maszynowym asety tak zwane, określane przez rynek komercyjny jako CID, czyli te troszkę trudniejsze. Cały rynek leasingowy w Polsce funkcjonuje asety A i B, łatwo zbywalne, z łatwo określalną wartością rezydualną przedmiotu leasingu, o jak gdyby pewnej przewidywalności rynkowej. My finansujemy maszyny, urządzenia, ogólnie mówiąc asety, czasami które są w pojedynczych egzemplarzach. Teoretycznie nie ma dla nich rynku wtórnego. Takie, które zostały wymyślone, powstają na desce kreślarskiej i są budowane specjalnie dla danego klienta czy dla danego przedsiębiorcy. Trzeba na to czekać wiele miesięcy. Czasami
takie, które są posadowione głęboko pod ziemią. Czasami takie, które latają wysoko na orbicie. To są określone luki i nisze rynkowe, które my wypełniamy i zapraszamy przedsiębiorców po to, żeby o te instrumenty, choć komercyjne, ale tak jak powiedziałem, z walorem niezwykle elastycznym i niezwykle indywidualnym podejściem, o te instrumenty zwracali się do nas. W ofercie komercyjnej mamy także tak zwane oferty dedykowane czy oferty okresowe. No, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale zapewne tak, że od początku tego roku została wprowadzona i będzie obowiązywała przez 5 najbliższych lat tak zwana ulga robotyzacyjna. Trochę żeśmy również pracowali czy współpracowali z Ministerstwem Rozwoju również, żeby w tych zapisach wprowadzających ulgę robotyzacyjną pojawiło się również finansowanie leasingiem. I tutaj warto o tym pamiętać, że w przypadku skorzystania z tej ulgi na robotyzację w przedsiębiorstwie MŚP do 50% kosztów kwalifikowanych jest dotowanych. Niezależnie od pewnych atutów leasingu samego w sobie, bo leasing, jak Państwo wiecie, stanowi pewien element przewagi, dlatego że ma w sobie też tarczę podatkową, leasing operacyjny szczególnie, który daje możliwość również kwalifikowania pełnych kosztów, czynszu inicjalnego każdej raty odsetkowej wraz z VAT-em i czynszu wykupu do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym racjonalizacji tej części podatkowej. Mamy specjalny instrument, specjalny produkt finansujący właśnie robotykę i automatykę przemysłową, szeroko pojętą. Tam trzeba byłoby poczytać, zachęcam Państwa albo na stronę PFR-u, albo na stronie MRIT, albo na stronie ARP bądź ARP Leasing, gdzie szeroko podajemy, tam jest bardzo długa lista tych przedmiotów, które podlegają finansowaniu w ramach tej ulgi instrumentami leasingowymi. Podajemy również, jak wygląda ścieżka wnioskowania, jak wygląda proces, bo nie mamy dzisiaj przestrzeni ani miejsca, żebym szczegółowo opowiadał o tym, w jaki sposób przeprowadzamy ten proces, najpierw także audytowy. Chciałbym też podkreślić, że w ramach tych projektów robotyzacyjnych również jesteśmy w stanie zapewnić tak zwany audyt technologiczny, no bo to jest pewna identyfikacja potrzeb. Żeby zdecydować się na wdrożenie, najpierw przedsiębiorca nie zawsze to wie, podobnie jak z audytami energetycznymi na przykład, co jest mu potrzebne, ile w ten sposób zyska, w jaki sposób to zmierzyć i tak dalej, i tak dalej. My również w ramach partnerstwa, szczególnie z integratorami rozwiązań zrobotyzowanych, takie audyty proponujemy, więc najpierw diagnoza, a później przeprowadzenie przez finansowanie i przez wdrożenie. To niezwykle chyba cenna usługa, do której zapraszamy. W ramach tej robotyki i automatyki, to jest też, jesteśmy z tego bardzo dumni, bo to jest ta rzeczywistość i ten świat, w której Agencja Rozwoju Przemysłu chce bardzo mocno uczestniczyć. Również jesteśmy w stanie zaproponować samym integratorom, czyli przedsiębiorcom, nie tylko, którzy są po stronie korzystających, czyli beneficjentów, ale również tym, którzy mają swój know-how, chcą go wdrażać, rozwiązania wendorskie. Leasing wendorski polega na tak zwanych mariażach fabrycznych. To znaczy jesteśmy w stanie tworzyć produkty wraz z producentem maszyn, urządzeń, stanowisk zrobotyzowanych i w ramach oferty wendorskiej dostarczać je do klienta razem z finansowaniem. To jest ta druga strona, czyli mamy z jednej strony twórców pewnych rozwiązań, a z drugich korzystających. Łączymy środowiska, to jest też dla nas niezwykle istotne. Należy pamiętać, że ta nasza propozycja w części standardowej, ona jest absolutnie konkurencyjna z konkurencyjnym rynkiem usług leasingowych. Jak Państwo przedsiębiorcy czy osoby, które będą tą ofertą zainteresowane, będą analizowały i porównywały, bo dzisiaj rynek komercyjny porównuje oferty. Dzisiaj my musimy konkurować również cenowo. Wiemy, że jesteśmy w dość trudnym otoczeniu stóp procentowych i środowiska kosztów finansowych, które wśród przedsiębiorców bardzo mocno rosną i instytucje komercyjne no niestety nie mają takiej swobody i takiej elastyczności w kształtowaniu choćby harmonogramów spłat, w wydłużaniu okresu finansowania ponad okres normatywny, w zastosowaniu w okresie spłaty wakacji kredytowych dłuższych niż 6 miesięcy. My mamy roczne karencje na przykład. W dostosowywaniu harmonogramów spłaty do sezonowości produkcji, bo wszak nie w każdym miesiącu przedsiębiorca zarabia tyle samo pieniędzy.
Są miesiące lepsze dla określonej branży, są miesiące trudniejsze. I tu jesteśmy w stanie w ten sposób elastyczny do tego podchodzić. Zaznaczam, nasze finansowanie, podobnie jak o tym, o którym za chwilę powie pan dyrektor, ma charakter rynkowy i komercyjny, nie stanowi pomocy publicznej. To charakter tego finansowania jest tak wygodny, że nie dostrzegamy tych elementów komercyjności, tej rynkowości, bo jest dostosowany rzeczywiście do indywidualnych potrzeb. To są te najważniejsze elementy, które myślę, że nas charakteryzują, trochę odróżniają od tej rzeczywistości komercyjnej, a także dają nam szansę wejścia w pewnego rodzaju lukę rynkową, ale również w potrzeby tej rzeczywistości, o której dzisiaj tu rozmawiamy. No bo rozmawiamy o instrumentach, które miałyby poprawić konkurencyjność przedsiębiorców, prowadzić ich na kolejny poziom. Tu w kuluarach rozmawialiśmy, no, czy jesteśmy na etapie 4 czy 5.0. Być może jeszcze troszkę wcześniej, jeżeli nie będziemy skupiać swojej uwagi nie tylko na instrumentach, ale także na edukacji. Bo to jest niezwykle istotne, to dzisiejsze spotkanie jest też pewnym elementem edukacji, mówienia nie tylko o możliwościach, ale także o tym, jak to jest ważne. Dlatego, że tak jak my ze swoją ofertą finansową, my ogromną wagę przywiązujemy właśnie do edukacji, do mówienia o tym, do opowiadania o naszych możliwościach i o tym, że jesteśmy dokładnie instytucją, która chce i łączy rynek komercyjny, niczym się w tym zakresie nie różnimy, ale również posiada pewną misję. My wspieramy bardzo mocno polskie przedsiębiorstwa, to nas bardzo mocno interesuje, nie tylko po stronie korzystających, ale również po stronie dostawców. My na przykład nie sprowadzamy maszyn i urządzeń bezpośrednio z zagranicy, albo robimy to poprzez autoryzowane przedstawicielstwa polskie, czyli polskich przedsiębiorców faktycznie prowadzących tu działalność, którzy tu płacą podatki, tutaj płacą VAT, tutaj świadczą serwis, bo dla nas jako dla leasingodawcy, który staje się właścicielem maszyny, serwis i utrzymanie tej maszyny w okresie 5 czy 7 lat jest niezwykle istotne. Więc my stawiamy na polskie firmy nie tylko w kwestii dostawy, ale również w kwestii świadczenia serwisu, tylko tego maintenansu w okresie finansowania. Dlatego też finansujemy w złotówkach. To dzisiaj ważne, bo proszę Państwa, złotówki to również pewna niewrażliwość na otoczenie rynkowe i na otoczenie stóp procentowych. My mówimy, drogi przedsiębiorco, jeżeli prowadzisz działalność podstawową i większość przychodów masz w walucie, no to w złotówkach, przepraszam najmocniej, no to złotówki są tą walutą do spłaty i do zaciągania zobowiązań, dlatego że przestajesz być wrażliwy na zmiany rynkowe, choć czasowo wydawałoby się, że zaciągnięcie zobowiązania w walucie jest korzystniejsze, bo daje większą zdolność kredytową, zresztą tego doświadczenia również w środowisku detalicznym. I tak bym zachęcił Państwa oczywiście o produktach i o samych instrumentach możemy mówić pewnie długo, ale nie chciałbym zabierać czasu większości kolegom, którzy również mają wiele wspaniałych informacji do przekazania. Zachęcam po prostu Państwa, żebyście Państwo śledzili nas. My staramy się komunikować na naszych stronach firmowych aktualną ofertę, ścieżkę dostępu. W przypadku części tej pożyczkowej, o której pewnie powie pan dyrektor, również istnieje możliwość finansowania zdalnego za pomocą workflow. To też jest niezwykle istotna i cenna rzecz, która powstała w dobie covidowej, kiedy nie wiedzieliśmy, jak długo nie będziemy mogli się spotykać z przedsiębiorcami, a jak długo będziemy w trybie zdalnym i dlatego, żeśmy przygotowywali się na takie okoliczności, które dzisiaj działają. Śledzić nasze strony, na których podajemy również dobre przykłady. Bo my staramy się komunikować również i pokazywać, jakie niestandardowe transakcje, dla jakich branż, dla jakich podmiotów realizujemy, które powinny stanowić i mam nadzieję stanowią taki kierunkowskaz dla innych. Poza tym jesteśmy otwarci na rozmowy i to niestandardowe podejście do transakcji jest chyba czymś takim, co jest namacalnie i dobrze oceniane przez przedsiębiorców. Do nas naprawdę się można dodzwonić, do nas naprawdę można zamailować, można zapytać, można zasymulować transakcję, można ją ustrukturyzować i wytłumaczyć nam, na czym polega specyfika działalności firmy, że myśmy mogli dopasować naszą ofertę do potrzeb. Panie prezesie, to jest właśnie bardzo istotne, żeby nie tylko móc umożliwiać korzystanie z kapitału, ale także edukować w szerszym zakresie. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź, a teraz poproszę pana dyrektora Artura
wycecha. Jak wygląda ten sektor, jeżeli chodzi o no właśnie pożyczki? Pożyczki. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o samą Agencję Rozwoju Przemysłu, mamy 30-letnie doświadczenie, jeżeli chodzi o wspieranie przedsiębiorców. Zaczęło się co prawda od dużych firm, które miały pewien problem z dostosowaniem się do realnej sytuacji gospodarczej, po transformacji gospodarczej po 1989 roku. Natomiast rynek się zmienia, gospodarka się zmienia, jest potrzeba na nowe narzędzia wsparcia i również otwarcia się nie tylko na dużych, ale i również na sektor małych i średnich przedsiębiorców. I to też uczyniliśmy, wychodząc między innymi tak, z ofertą pożyczkową, później, jak pan prezes powiedział, z ofertą leasingową. Nasze portfolio produktowe jest dosyć szerokie. Można nawet wręcz powiedzieć, że oferta Agencji Rozwoju Przemysłu jest unikatowa, bo mamy, tak jak już zostało to wspomniane, mamy leasing, mamy factoring skukę, mamy pożyczki, ale również mamy pomoc publiczną udzieloną przez strefy ekonomiczne. To jest bardzo ciekawe narzędzie zachęcające inwestorów do rozwoju swojego biznesu, ale też do zakładania nowych biznesów. Tak z ciekawości, bo nawet to sprawdziłem, jeżeli chodzi o powiat tutaj radomski, do tej pory było wydanych aż 54 decyzje w ramach Polskiej Strefy Ekonomicznej i Stref Ekonomicznych na kwotę ponad miliard złotych inwestycji. Także to jest naprawdę jak na ten obszar bardzo dużo i też zachęcam tutaj przedsiębiorców, żeby i również na ten aspekt i te możliwości popatrzyli, bo to jest naprawdę bardzo prosty instrument. Ale powracając już do pożyczek, tak jak mówiłem, otworzyliśmy się i myślę, że znaleźliśmy tą lukę, o której już tutaj pan prezes powiedział na rynku, że przedsiębiorcy rzeczywiście potrzebują pewnego finansowania troszkę innego niż ma do zaoferowania sektor bankowy. My z nimi nie konkurujemy, nie jesteśmy konkurencją, nie jesteśmy bankiem. Natomiast jest wiele takich sytuacji, że ten przedsiębiorca po prostu odbija się od banków, więc może u nas znaleźć to wsparcie. W naszym portfolio mamy pożyczki obrotowe i pożyczki inwestycyjne. Też jest, myślę, dosyć unikalna cecha tych pożyczek, że w przypadku pożyczki obrotowej udzielanie jest na 48 miesięcy. Generalnie jest to 3 lata, co banki dają. Też jest okres karencji. W przypadku inwestycji to jest na 10 lat. Też mamy okres karencji, który może potrwać nawet 15 miesięcy. Także to jest duże odciążenie potencjalnych przedsiębiorców, którzy skorzystają z naszej oferty finansowej. Ale też to, co było powiedziane wcześniej przez pana prezesa, my patrzymy i reagujemy, co się dzieje na rynku. To też było pokazane i powiedziane, jeżeli chodzi o sytuację covidową. My mieliśmy u nas pożyczki czy leasing w tarczy covidowej, gdzie gro klientów skorzystało z tej oferty wsparcia. Również zareagowaliśmy na kolejny szok ekonomiczny, który się wydarzył u nas, czyli wojna w Ukrainie, problemy energetyczne i inflacja. To jest właśnie pożyczka antyinflacyjna, gdzie są te parametry tak przygotowane, aby ten przedsiębiorca, pomimo że jest to pożyczka komercyjna, łatwiej było mu z niej skorzystać, ale też i później łatwiej było spłacać te raty, no, który musi, tak, bo to nie jest pomoc publiczna, w związku z tym to jakby tu zawsze artykułujemy, że jest to pożyczka zwrotna. Mamy 7 centrów obsługi przedsiębiorców w całej Polsce. Myślimy o kolejnych. To są eksperci, którzy są mobilni, dojeżdżają do klienta, jeżeli potrzeba. I są doradcami, bo pokazują, znając potrzeby klienta, mogą doradzić, która pożyczka, który instrument finansowy będzie akurat pasował do potrzeb w tej chwili dla danego przedsiębiorcy. To, co też było wspomniane, mamy bardzo przyjazny system wnioskowania. Wszystko odbywa się online. System jest naprawdę bardzo, można powiedzieć, że prosty, intuicyjny, podpowiada klientowi, jakie dane powinien przekazać, ale zawsze nasz doradca, nasz dyrektor danego centrum usługi przedsiębiorca doradza, pokazuje, podpowiada, aby tak przygotować wnioski, żeby jak najszybciej zostały przeprocedowane i klient mógł skorzystać z pożyczki.
No właśnie, tak jak pan mówi, tych rzeczywiście takich dobrych, dających się pozytywnie narzędzi, jeżeli chodzi o branie pożyczek, jest dość dużo. A jednak jak człowiek słyszy słowo pożyczka, to może mu się zapalić taka czerwona lampka. O, uważaj, lepiej nie ryzykować, bo potem no, możesz wpaść w tarapaty. Ale tutaj jednak te warunki są dość, wychodzą naprzeciw właśnie tym potrzebom przedsiębiorców. Znaczy, oczywiście, że tak. To nie jest tak, że przedsiębiorca później będzie drapał się w głowę, co on zrobił. Cały taki proces jest omawiany z klientem, pokazuje mu się, jakie potencjalne są ryzyka, jak zawsze, ale przedsiębiorca jest świadomy, tak? On wie, że jak pożyczka, trzeba ją spłacić, natomiast ona jest tak przygotowana, tak uzgodniona z klientem, aby klient nie ponosił ryzyka i zarówno my, jako agencja też tego ryzyka nie ponosili. Dziękuję panie dyrektorze i teraz poproszę panią dyrektor Izabelę Banaś o zabranie głosu. Jeżeli miałabym w kilku słowach zdefiniować całą ofertę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, to chyba bym musiała powiedzieć, że ona się mieści w takich czterech obszarach. Przede wszystkim to są kompetencje, czyli mamy szereg instrumentów, gdzie uczymy przedsiębiorców, w jaki sposób zmieniać swoje firmy, w jaki sposób prowadzić działalność. To jest wiedza, więc jak gdyby agencja ma bardzo rozbudowaną ofertę, jeżeli chodzi o prowadzenie badań, publikacje, wiedza na temat sektora, wiedza na temat trendów, też właśnie takich technologicznych, które mają pomóc przedsiębiorcy dokonać właściwego wyboru. I oczywiście pewnie najbardziej, to co najbardziej interesuje przedsiębiorców, to jest ta oferta finansowa, o której będę za chwilę mówić, ale też chciałabym zwrócić uwagę, że mamy taką ofertę animacyjną, gdzie staramy się łączyć przedsiębiorców, staramy się pokazywać dobre przykłady, staramy się inspirować innych przedsiębiorców, ale też nie tylko przedsiębiorców, bo staramy się łączyć i przedsiębiorców, i świat nauki, i przedsiębiorców też, i samorządy, i ten świat administracji. Ale wracając do tej naszej oferty finansowej, o której zawsze najwięcej mówimy, bo ona jest najatrakcyjniejsza dla przedsiębiorców, no to musimy powiedzieć o tym, że za chwilę zostaną uruchomione bardzo duże środki z programów operacyjnych, z kolejnych programów operacyjnych i tutaj kluczowy będzie ten program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Tutaj PARP będzie dysponował kwotą 2 700 milionów euro, a więc olbrzymie pieniądze na innowacyjne projekty w firmach, na zmianę firm. Przede wszystkim pierwsza oś, gdzie są kompleksowe projekty. I tutaj przedsiębiorca będzie mógł przyjść do nas z projektem właściwie na zmianę całej swojej firmy. Obowiązkowym będzie moduł albo właśnie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, bądź w przypadku małych i średnich przedsiębiorców moduł wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, ale oprócz zrealizowania takiego projektu właśnie badawczo-rozwojowego, przedsiębiorca będzie mógł zrealizować dodatkowe moduły, które pozwolą mu na całkowity rozwój firmy. A więc jak gdyby moduł cyfryzacji, moduł zazielenienia, więc wszystkie te takie inwestycje związane z gospodarką obiegu zamkniętego, z transformacją zieloną, moduł związany z kompetencjami, moduł związany z umiędzynarodowieniem przedsiębiorstwa. I to jest bardzo duża zmiana, dlatego że przedsiębiorcy do tej pory musieli biegać pomiędzy różnymi instytucjami, zastanawiać się, w jaki sposób to finansowanie łączy, aplikować na nowe projekty o dodatkowe środki. W tej chwili mogą zrobić to w ramach jednego projektu, właśnie próbując sfinansować rozwój swojej firmy. To już dzisiaj Państwa zachęcam do tego, żeby przemyśleć, w jaki sposób ta strategia rozwoju firmy ma wyglądać. Te pierwsze konkursy, które zamierzamy ogłosić, to pierwszy kwartał, myślę, że luty, marzec przyszłego roku, więc już stosunkowo niedługo. I tutaj to, co chciałam powiedzieć, to to, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie takim hubem wspierającym małe i średnie przedsiębiorstwa, jeżeli chodzi o duże firmy, konsorcja też dużych firm, jednostek naukowych i konsorcja dużych firm i tych mniejszych firm, to tutaj taką instytucją wdrażającą będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ale program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to nie tylko ta pierwsza oś, to są też działania związane
właśnie z programami akceleracyjnymi. Bardzo chcemy rozbudowywać naszą ofertę dla startupów, a więc te programy akceleracyjne dostosowane do różnego poziomu tych firm. I dla podmiotów zagranicznych, i dla podmiotów w fazie właśnie akceleracji i postakceleracji. I też chcielibyśmy realizować programy skierowane bezpośrednio do niektórych branż, ale też takie ogólne, jakie w tej chwili Państwo znają. W drugiej osi to są też działania, które są nakierowane na przykład na rozwój tego całego ekosystemu przedsiębiorczości, a więc bardzo ważne, będziemy wspierać też instytucje otoczenia biznesu. Jeżeli mówimy tutaj o tej transformacji cyfrowej i przemyśle 4.0, no to przede wszystkim należy wspomnieć o tych europejskich hubach cyfrowych, które mają wspierać przedsiębiorców właśnie w transformacji cyfrowej. Przede wszystkim mają dostarczać kompetencji do tego, żeby przedsiębiorstwa wiedziały, w jaki sposób mają swoje firmy rozwijać. I jak mówimy o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, to FENG jest tylko jednym z programów, które będziemy realizować. Drugim programem to są Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Ponieważ jesteśmy w Radomiu, to warto powiedzieć, że ten program będzie obejmował większą część Polski niż do tej pory. A więc teraz Państwo pewnie wiecie, że wcześniejszy program operacyjny Polska Wschodnia był skierowany do 5 województw. To były województwa lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podkarpackie. W tej chwili do tych województw dojdzie województwo mazowieckie oprócz powiatu warszawskiego i powiatów przylegających do Warszawy, a więc jak gdyby przedsiębiorcy z województwa, czy z obszaru tutaj Radomia jak najbardziej będą mogli korzystać właśnie z programu Fundusze Europejskie Polska Wschodnia. I tutaj wydaje mi się, że ta nasza oferta jest naprawdę bardzo korzystna, jeżeli właśnie chodzi o tą transformację cyfrową, bo na automatyzację i robotyzację będzie osobne działanie, którego budżet szacowany jest na 100 milionów euro. I tutaj przedsiębiorcy będą objęci taką, można powiedzieć, kompleksową opieką i kompleksowym wsparciem, dlatego że takim punktem wyjścia do tych projektów będzie przeprowadzenie audytu, diagnozy, która ma pokazać, w jakich jakie procesy, jakie produkty mogą właśnie być poddane takiej transformacji cyfrowej. I następnie po uzyskaniu wyniku takiego audytu czy takiej diagnozy przedsiębiorcy będą mogli uzyskać nawet 3 miliony złotych na przeprowadzenie właśnie takiej transformacji w firmie. Ja chciałabym tutaj położyć taki nacisk na te kompetencje. Wszyscy mówimy o tych kompetencjach, że one są bardzo ważne. Jeżeli chodzi o tą cyfryzację, to oczywiście jak najbardziej też te kompetencje są, nie wiem, czy nie najbardziej istotne. My często widzimy przedsiębiorców, którzy mówią, że mają na przykład złe doświadczenia z transformacją cyfrową, ponieważ robią działania ad hoc, potem trudno jest im te działania zintegrować i w efekcie zamiast firmy przyszłości mają firmę, w której mają niekompatybilne systemy. Dlatego uważamy, że taka wcześniejsza diagnoza naprawdę jest kluczowa i jak najbardziej rekomendujemy wszystkim przedsiębiorcom, żeby przed przystąpieniem do inwestycji właśnie taką diagnozę przeprowadzali. Polska Wschodnia to nie tylko ta cyfryzacja, to też transformacja firm w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. I tutaj podobny schemat. Najpierw diagnoza, potem środki na inwestycje właśnie związane z transformacją firmy w kierunku gospodarki obiegu zamkniętym. To też platformy startowe, więc jak gdyby wszystkie te firmy, które chciałyby wprowadzać nowe rozwiązania, czy wszystkie osoby, nawet fizyczne, które chciałyby zakładać firmy, bo mają dobry pomysł na biznes, jak najbardziej będą mogły skorzystać ze wsparcia najpierw platform startowych, które pomogą im na założenie biznesu, a potem z dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rozwój produktu i wdrożenie go na rynek. I Polska Wschodnia to też działanie związane ze wzornictwem. Działanie, które będziemy kontynuować, ponieważ podobne działanie było już w tej perspektywie, która się teraz kończy. To będzie taka kontynuacja wzoru na konkurencję i znowu tutaj diagnoza, taki audyt wzorniczy i potem inwestycja w to, żeby rozwijać firmę w oparciu o wzornictwo.
Nasze działania będą obejmować też program FERS i tutaj też będziemy mieć dla przedsiębiorców bardzo kompleksowe wsparcie, jeżeli chodzi o właśnie kompetencje, a więc w dalszym ciągu baza usług rozwojowych. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, już w tej chwili jest ponad 600 tysięcy ofert szkoleń, doradztwa, mentoringu, coachingu, studiów podyplomowych. To są działania, które mogą być finansowane w dużej mierze ze środków publicznych, a więc bardzo atrakcyjne. Jak najbardziej będziemy kontynuować to wsparcie w przyszłej perspektywie. I oczywiście będzie dużo dedykowanych działań właśnie na rozwój kompetencji, też w tych obszarach cyfrowych. A więc ja już dzisiaj właściwie mogę Państwa tylko poprosić, żeby bacznie obserwować nasze strony internetowe. W przyszłym roku te konkursy będą sukcesywnie otwierane, nabory będą realizowane, tak jak w Agencji Restrukturyzacji Przemysłu, tak i u nas wszystkie wnioski składane są online. Umowy też staramy się podpisywać online, jeżeli tylko przedsiębiorcy są na to otwarci. Mamy nadzieję, że ten system składania i obsługi wniosków będzie jak najbardziej dostosowany do potrzeb przedsiębiorców. Rzeczywiście tych konkursów i programów jest bardzo dużo. Panie mecenasie, pan ma tak styczność pewnie dość z bliska z tymi wszystkimi formalnościami. Jak z pana perspektywy no właśnie wygląda kwestia korzystania z różnych programów? Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. Cieszę się, że jako osoba, która była członkiem organu zarządzającego firm przedsiębiorstwa, które współpracowało i z Agencją Rozwoju Przemysłu, i ze spółkami córkami, a teraz jako radca prawny, który współpracuje z podmiotami, które też korzystają z instrumentów ARP-owskich czy instrumentów strefowych. Cieszę się, że mogę opowiedzieć o korzyściach, o wsparciu, jakie ARP i inne podmioty z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju udzielają firmom, też firmom, które zmierzają w kierunku przemysłu przyszłości. Przede wszystkim tutaj muszę pochwalić Agencję Rozwoju Przemysłu, bo to jest oczywiście, oprócz tego, że te instrumenty są konkurencyjne co do komercyjnych podmiotów finansowych, niezwykle też istotne, przynajmniej dla małych i średnich przedsiębiorców, głównie dla małych przedsiębiorców, jest wsparcie takie know-how. ARP to jest, jak panowie wcześniej powiedzieli, 30 lat doświadczenia, wiele podmiotów obsłużonych w ramach swoich produktów, wiele też podmiotów zrestrukturyzowanych w ramach swojej działalności. I pomoc, o której tutaj panowie nie mówili, pomoc w zakresie doradztwa Centrum Obsługi Przedsiębiorstw, które funkcjonuje w ramach Agencji Rozwoju Przemysłu, było naprawdę nieodzownym pomocą w tym jednak prostym, ale jednak dla małego czy średniego przedsiębiorcy jednak czasochłonnym procesie pozyskiwania finansowania na swoją działalność. Bardzo ważnym także aspektem pomocy zmierzania w kierunku przemysłu przyszłości są przed specjalne strefy ekonomiczne, które też są w ofercie Agencji Rozwoju Przemysłu. Ten instrument daje możliwość uzyskania pewnych dotacji, grantów, pomocy publicznej, zwolnień podatkowych przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać swoje biznesy w Polsce. A od paru lat, od 2018 roku de facto, specjalne strefy ekonomiczne pokryły teren całego kraju. Polska Strefa Inwestycji, która funkcjonuje od 2018 roku, umożliwia inwestowanie i korzystanie z tych ulg, które też Agencja Rozwoju Przemysłu daje w całym kraju. Jeśli mogę podzielić się swoim doświadczeniem, to spółka, którą współzarządzałem, rozmawiała z wieloma też podmiotami komercyjnymi, ale też Agencją Rozwoju Przemysłu, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, czy też spółkami z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu o finansowaniu no właśnie automatyzacji produkcji, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że bez
bez automatyzacji produkcji konkurencja będzie, konkurencja polska, ale też konkurencja europejska, światowa będzie nam uciekać. Agencja i inne podmioty zrzeszone w grupie PFR, na przykład Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki swojemu doświadczeniu wspierali nas w procesie wyboru linii technologicznej, no, której powiedzmy produkowana jest, tak powiedział pan prezes, produkowana jest pod klienta, wcale nie jest łatwo zbywalna, wręcz przeciwnie, i takich przedsiębiorstw w Polsce podobnych do naszych jest kilkanaście, ale dzięki temu, że na przykład Agencja Rozwoju Przemysłu już robiła w swojej historii właśnie takie projekty finansowania takich linii technologicznych dla innych podmiotów. Dzięki temu mogliśmy łatwiej przejść ten proces i uniknąć pewnych błędów, które mogły się po drodze przydarzyć. Także oprócz tych takich namacalnych rzeczy dla przemysłu przyszłości, dla przedsiębiorstw, które będą zmierzać w kierunku automatyzacji i robotyzacji, istotne są takie rzeczy niematerialne, jak wiedza, z której na stronie oczywiście, na stronach internetowych wcale nie tak łatwo znaleźć. To jest wiedza, doświadczenia, a także kontakty z różnymi przedsiębiorcami z całej Europy i całego świata, bo też wiele takich linii technologicznych, robotów produkowanych jest w różnych częściach świata, i to na pewno ten proces, który można powiedzieć, że był prowadzony niemalże przez ARP, jak dziecko za rękę, przeszedł bardzo sprawnie. No właśnie, oprócz przekazywania czy tego kapitału, czy udzielania pożyczek. To padało już kilka razy w trakcie tej dyskusji. Ważna jest ta edukacja. I to nie tylko uczestniczenie właśnie w jakichś webinarach jak ten, ale także doradztwo. I te instytucje bardzo mocno rozwinęły te działy, no bo rzeczywiście samo przekazanie tego kapitału, zainwestowanie w jakiś dział, w jakiś sektor, no nie sprawi, że może być on przede wszystkim dobrze wykorzystany. Jednak ta edukacja pomaga też przyspieszyć ten rozwój, jest tym nieodzownym elementem, zwłaszcza w świecie, który się cały czas podlega procesowi właśnie tej transformacji cyfrowej, w którym, jeżeli odpuścimy ten temat, to możemy za kilka lat obudzić się, że tak powiem, no, z ręką w nocniku, panie prezesie. Tak, dziękuję też za to pytanie, ale chyba najbardziej mnie i pana dyrektora cieszy to, co powiedział pan mecenas, że się nie umawialiśmy absolutnie i w kuluarach okazało się, że mieliśmy okazję współpracować z sobą trochę wcześniej, nasze instytucje czy nasze firmy na etapie właśnie tego projektu technicznego, maszynowego, i że tak państwo to dobrze oceniliście. To jest przykład też tej innej ścieżki procesowania, trudno to powiedzieć procesowania, to jest właśnie doradztwo. Bywa tak, że przedsiębiorca przychodzi do nas z innym konceptem, a wychodzi od nas z innym efektem, dlatego że to jest ta droga indywidualnego podejścia, analizy, wsparcia i rzeczywiście doradztwa. Słowo doradca czy ekspert, tak jak my używamy u nas, to jest rzeczywiście szeroko pojęte miano, które nadajemy naszym ludziom, którzy mają ogromne doświadczenia. Pan dyrektor powiedział 30 lat Agencji Rozwoju Przemysłu w różnym otoczeniu, w różnej rzeczywistości, ale ostatnie 4 lata ta transformacja i zejście do MŚP. Agencja była zawsze kojarzona z instytucją, która wspierała wielkie podmioty, i tak jest, było i będzie. Natomiast ten stream, który został rozwinięty na wszelki wypadek, okazało się, że COVID nas sprawdził, bo
nikt tego nie przewidywał, co się wydarzy. Dzisiaj jesteśmy trochę w pokłosiu tej rzeczywistości. Skończył się COVID, rozpoczęła się wojna w Ukrainie i choćby ta oferta antyinflacyjna, która jest z tym związana i inne, o których myślimy, przenoszenia biznesów z jednej strony na drugą, rozwijania i tak dalej, to jest właśnie ten element zupełnie innego podejścia. Zresztą my chcemy wskazywać, my jako Agencja Rozwoju Przemysłu mamy taką ambicję być instytucją wsparcia systemowego. My chcemy też wskazywać innym na rynku komercyjnym właściwe kierunki poprzez właśnie inne podejście, pokazanie, że tak można, że wychodzimy ze standardu pod tytułem kredyt, odsetki, oprocentowanie, spłata kredytu obrotowego w 12 miesięcy. Nie, tutaj dajemy od razu pewną możliwość i mówimy, zaplanujmy sobie to na 3 lata, zaplanujmy inwestycje na 7 lat, okres i dłuższy i tak dalej, i tak dalej. Chcemy pokazywać. Również myślimy o pewnych instrumentach dłużnych o charakterze inwestycyjnym czy z udziałem właścicielskim, które nadają pewnego rodzaju inny walor też bezpieczeństwa, ale niestandardowego podejścia do finansowania. Więc powiedziała o tym też pani dyrektor, no, grupa PFR to jest ogromna grupa wielu możliwości. Tu też jeszcze jest PAIH, o którym nie powiedzieliśmy, jest BGK, który został wspomniany, PAIH, który otwiera drzwi naszym przedsiębiorcom na zagranicę. Pokazuje, że tam możecie państwo poprzez swoje przedstawicielstwa rozwijać skrzydła na zasadzie współpracy czy przekazywania transferu wiedzy, ale też produktów za granicę. BGK jako Bank Rozwoju finansujących skomplikowane przedsięwzięcia również. I PFR Venture i wiele innych podmiotów, które realizują zupełnie niestandardowe projekty inwestycyjne, nie tylko w obszarze informatyki, automatyki, robotyki, choć to jest ten drive, wokół którego toczy się nasza rzeczywistość przemysłowa. Rewolucja przemysłowa, która jest, musi trwać i ona bez tego, tak jak pan redaktor powiedział, my to chyba czujemy najbardziej, zatrzymamy się w miejscu, stracimy konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną. Świat idzie do przodu i pewnych elementów nie unikniemy. My też z poziomu Agencji Rozwoju Przemysłu i spółek, które mamy w grupie kapitałowej, też obserwujemy, jak wielki wysiłek wymagany jest nasz wewnętrzny, żeby uatrakcyjnić czy skomercjalizować te firmy, które są w ramach grupy kapitałowej, które dzisiaj straciły troszeczkę konkurencyjność, a potrzebują ogromnych inwestycji właśnie w odnowienie parku maszynowego, w energooszczędność, w automatykę i tak dalej. Trochę testujemy te rozwiązania czasami wewnątrz grupy, zanim wyjdziemy z tym na rynek. Natomiast PFR, którego grupę szeroką my tutaj reprezentujemy, sprawdził się bardzo dobrze właśnie w okresie tarczy, w okresie covidowym, kiedy ten pierwszy impakt wielowątkowego wsparcia właśnie trafił na rynek poprzez PFR. Banki choćby były tylko nośnikami pewnych strumieni pieniężnych, które były dystrybuowane przez PFR i które trafiały do przedsiębiorców rzeczywiście za naciśnięciem przysłowiowego Entera i one bardzo mocno pomogły. Do tego inne elementy związane z polityką fiskalną, z pewnymi rozwiązaniami również podatkowymi, które były wsparciem, sprawiły, że przedsiębiorcy przeszli niemalże suchą stopą przez ten niezwykle trudny i wymagający okres. Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy, między innymi dzięki sile, sprawności i innowacyjności grupy PFR. Wspomniała pani dyrektor o tym, że no właśnie te programy są kierowane także do województw we wschodniej Polsce. To jest bardzo ważny aspekt tych programów. Tak, oczywiście. No, nie należy zapominać, że jednak ta dysproporcja pomiędzy Polską Wschodnią a Polską Centralną czy Zachodnią cały czas jest i my widzimy, że przedsiębiorcom z Polski Wschodniej trudno jest konkurować w konkursach z przedsiębiorcami z całej Polski. Stąd właśnie ta oferta uzupełniająca, bo oczywiście to nie jest tak, że przedsiębiorcy z Polski Wschodniej nie mogą korzystać z tego wsparcia, które jest centralnie alokowane dla wszystkich przedsiębiorców. Ta oferta funduszy europejskich dla Polski Wschodniej ma właśnie być komplementarna, ma dopełniać, ma pozwolić im jak gdyby szybciej gonić tą resztę kraju. Jeszcze chciałbym zapytać pana mecenasa,
Może tak ze strony takiego przedsiębiorcy, kiedy pan właśnie, czy ma styczność właśnie z taką osobą, na jakie obszary oni rzeczywiście naciskają, co jest dla nich ważne? Bardzo dziękuję. To jest bardzo dobre pytanie i to jest trochę to, o czym mówiłem wcześniej. Dla przedsiębiorców przede wszystkim liczy się prowadzenie biznesu, czyli chcieliby jak najmniej formalności, jak przejść przez proces inwestycyjny, przez jakiś proces restrukturyzacyjny, być przez kogoś przeprowadzonym. Właśnie takie doświadczenie miałem przy okazji właśnie współpracy z grupą PFL-u, z Agencją Rozwoju Przemysłu, dzięki czemu działy operacyjne mogły się skupić na swoim core biznesie, a olbrzymie wsparcie można było uzyskać właśnie ze strony doradców czy ekspertów, bo też mali i średni polscy przedsiębiorcy nie mają rozbudowanych działów strategii inwestycyjnych, analiz czy też działów prawnych. Po prostu posiadają jakąś wąską kadrę administracyjną i większość swoich sił koncentrują na tym, żeby po prostu prowadzić na co dzień biznes i dawać zatrudnienie ludziom. Stąd też to wsparcie, o którym mówiłem w tym jednak dość trudnym procesie pozyskiwania jakichś finansowania, na przykład na automatyzację, jest nieocenione. A jeszcze wracając tutaj do pytania pana redaktora o te kwestie edukacyjne, to chciałem powiedzieć, że to jest bardzo istotne, żeby no ogólnie właśnie małym, średnim przedsiębiorcom, żeby do nich wychodzić z taką akcją informacyjną, informować o ofercie, którą ma ARP, spółki z grupy ARP, BGK, PARP, inne podmioty zrzeszone w Polskim Funduszu Rozwoju, bo tak jak powiedziałem, nie mają zbyt rozbudowanych zespołów analitycznych, którzy wyszukują takie możliwości dofinansowania. Jednak prowadzą te biznesy, czasami to są już od pokoleń budowane polskie firmy i drzemie w nich ogromny potencjał i dzięki takim właśnie akcjom informacyjnym, jak dzięki temu webinarowi, będą mogli się dowiedzieć o możliwościach, jakie funkcjonują obecnie w Polsce, z nich skorzystać, no i przez to rozwinąć biznes i ten biznes będzie mógł dalej przez następne dziesięciolecia funkcjonować. Pozwolę sobie teraz do państwa zadać pytanie związane z zieloną transformacją. Dlaczego jest ona tak istotna, jeżeli chodzi o włączanie jej w te procesy, starania się o środki w ramach też tej transformacji cyfrowej? Ja może jeszcze tutaj do pana mecenasa jakby dokończę tą myśl, że chodzi o takie wspólne promowanie, ale też informowanie przedsiębiorców, co mamy na stole i co jest dla nich, to rzeczywiście próbujemy jako agencja być takim trochę one-stop shopem, żeby pokazać różne możliwości, z których przedsiębiorca może skorzystać. No, dochodzą do nas głosy takie, że po prostu bardzo często, tak, przedsiębiorca, szczególnie z sektora MŚP, nie zna agencji, nie zna specjalnej strefy ekonomicznej, nie zna PARP-u, więc my robimy ten też duży wysiłek, aby dotrzeć do tych przedsiębiorców, pokazać, że te produkty, ta oferta, która jest u nas, jest właśnie dla nich i z niej mogą skorzystać. Te wszystkie zmiany, które były prowadzone, czy w Polskiej Strefie Inwestycji, czy u nas, gdzie się otwieraliśmy na sektor MŚP, to właśnie po to, aby ta oferta była dostępna i ci przedsiębiorcy mogli z niej rzeczywiście korzystać, bo to są nie tylko pomoc publiczna, ale też i preferencyjne warunki, które są rzeczywiście rynkowe, ale na tyle konkurencyjne na rynku, że warto po nie po prostu spytać, a my jako doradcy tak przygotujemy tą propozycję, aby jak najbardziej pasowała do tego klienta. Czy należy bać się robotyzacji, panie prezesie? Różnie panie redaktorzy o tym mówią. W mojej ocenie na pewno nie, jestem zdecydowanie przekonany, że to jest nieuniknione. Natomiast robotyzacja potencjalnie kojarzona jest czasami zupełnie niesłusznie z odebieraniem miejsc pracy. To
gdyby posłuchać wielu przedsiębiorców, którzy stoją przed wyzwaniem czy przed dylematem zastosowania procesów zautomatyzowanych, to z pewnością wielu z nich powiedziałoby, ich albo ich pracowników, to jest opór przed zmianą, po pierwsze, opór przed zmianą, a boimy się czegoś, czego nie znamy, to jest nie tylko w obszarze przemysłowym, ale generalnie znamienne zjawisko, ale potencjalnie jest to uważane, no jeżeli wejdą roboty, to przecież pracownicy stracą pracę, roboty będą szybsze, sprawniejsze, powtarzalne i tak dalej, i tak dalej. Otóż to jest nieprawda, dlatego że mamy wiele przykładów, najprostszych elementów automatyzowanych, jak choćby zwykłe linie spawalnicze, to jest rzecz najprostsza, która w przemyśle jest dzisiaj wprowadzana, w przemyśle ciężkim. Linie zrobotyzowane, stanowiska spawalnicze, które zastępują spawaczy żywych, którzy są dedykowani przy niewielkim elemencie edukacji, bo ten element edukacji musi mieć miejsce, tylko podnoszenia kompetencji. Oni są dedykowani choćby do stanowisk koordynacyjnych, czy projektowych, czy programowych, bo oczywiście innowacyjność wiąże się z nowoczesnością. Nowoczesność wiąże się z obszarem IT. IT wiąże się z szerszym horyzontem potencjału i chęci rozwoju edukacji. Zgadzam się, nie zawsze to pada na podatny grunt, zwłaszcza jeżeli mówimy o pewnej zmianie pokoleniowej, która się również z tym wiąże, ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie absolutnie zagrożeni. Automatyzacji nie możemy się bać, dlatego że ona wypełnia lukę, którą dzisiaj mamy. Dzisiaj musimy pamiętać, że szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo takie, które kiedyś, nie wszyscy Państwo, ale pewnie niektórzy pamiętają, wiele zakładów przemysłowych miało wręcz swoje szkoły zawodowe, gdzie kształcono osoby, które wykonywały te prace techniczne, mechaniczne, w przemyśle. Dzisiaj to są zawody, których dzisiaj nie mają substytucji. Dzisiaj młodzi ludzie nie bardzo są w stanie te luki wypełnić. Właśnie te luki są w stanie wypełniać maszyny, urządzenia, roboty, koboty, które wspierają człowieka. Bez człowieka jako operatora, bez człowieka jako organizatora, jako osoby, która stanowi pewien management, nie jesteśmy sobie w stanie poradzić, bo to będzie tylko maszyna i automat, którą należy zaprogramować. Natomiast technicznie, procesowo, pod względem precyzyjności, konkurencji, a o to walczymy, jesteśmy, jeśli chodzi o stanowiska zrobotyzowane i roboty przemysłowe, jesteśmy bardzo, bardzo daleko w dziesiątce, chyba pod koniec, nie chcę tutaj przekręcić, ale pamiętam, że na jednym z ostatnich spotkań mówiliśmy, że nawet w naszej Europie jesteśmy pod koniec rankingu krajów, gdzie określona liczba robotów przypada na jednego zatrudnionego, nie wiem, 8. czy 9. miejsce, to jest ewentualnie do sprawdzenia, więc mamy ogromną przestrzeń jeszcze w tym zakresie i mamy ogromne potrzeby. Więc nie mamy się czego bać, tym bardziej, że mamy wiele instrumentów wspierających sfinansowanie takiego robota, bo oczywiście wprowadzenie automatyzacji czy informatyzacji to są duże pieniądze. IT to jest obszar, który najwięcej kosztuje w każdej firmie, w który trzeba zainwestować, ale mamy mnóstwo instrumentów, te programy, o których mówiła pani dyrektor, finansowania inwestycyjne, nie tylko obrotowe, ale te instrumenty... Wetnę się tutaj, Polacy też są bardzo cenieni, ale jeżeli chodzi absolutnie o informatykę. Inżynierowie polscy, nie od dzisiaj, ale na świecie, polski know-how i polska myśl technologiczna została wessana jeszcze wiele, wiele lat temu. Ona dzisiaj wraca w jakiejś części. Zresztą dzisiaj wracamy też na polskim rynku do kształcenia znakomitych zresztą inżynierów i w zawodach, i w specjalnościach, które są nienasycone na rynku. Polskie uczelnie są niezwykle cenione w świecie, jeśli chodzi o cały obszar MIT. I to są bardzo dobre informacje. Natomiast wrócę do tych elementów finansowania, bo zawsze z nabyciem i z rozwojem musimy myśleć o źródłach finansowania. Przedsiębiorcy dzisiaj też dość ostrożnie podchodzą do nakładów inwestycyjnych. Jesteśmy cały czas w pokłosiu covidowym i dzisiaj podejmowanie takich rozważnych decyzji to jest dylemat. Czy zostawić jeszcze sobie w portfelu na wszelki wypadek, bo być może kolejnego strumienia PFR-owego nie będzie, czy zainwestować i zaryzykować, a oczywiście mieć za chwilę problem z płynnością. Oczywiście są to dylematy świadomego podejmowania decyzji, ale instrumenty, które temu towarzyszą, choćby ta ulga, 50% kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na robota można sobie odpisać. No, wprawdzie to jest komercja, ale jednak mimo wszystko w połowie zwracana. Tylko trzeba chcieć zrobić audyt, trzeba sobie wybrać, pochodzić trochę po rynku integratorów, przyjść do instytucji finansowej, a później to rozliczyć.
Tak, nie wszyscy mają w sobie taką skłonność. To wymaga wysiłku, to wymaga zaplanowania, nakładów, być może przeznaczenia jakiejś niewielkiej kwoty środków, która do nas wróci, ale takie na rynku możliwości są. Jeszcze tylko jedną rzecz uzupełnię a propos tego poszukiwania źródeł finansowania, chciałbym powiedzieć wewnętrznych źródeł finansowania, też wymyśliliśmy sobie, może też w ramach leasingu, którego jako takiego nie wymyślaliśmy, ale w czwartym kwartale, jeszcze pewnie w pierwszym kwartale tego kolejnego roku będziemy realizować kampanię i realizujemy BIS leasing, czyli sięgnij po uśpiony kapitał, czyli nadajemy drugie życie maszynom i urządzeniom, które kiedyś zostały nabyte przez przedsiębiorców w czasach prosperity, w dobrym momencie, w czasie, kiedy były środki w firmie, żeby rozwijać się w ramach własnych, nie korzystać z finansowania dłużnego. Po to, żebyś dzisiaj wykorzystać ten majątek, przyjść do nas, sprzedać go nam i powiedzieć, proszę Państwa, on nadal, ta maszyna i to urządzenie nadal będzie u mnie pracowało, natomiast ja będę Państwu płacił tylko drobne raty przez kolejne 5 czy 7 lat. Najchętniej kupujemy w tej chwili maszyny świeżo poleasingowe, czyli to drugie życie jest w 5, 6 roku funkcjonowania tej maszyny. A oczywiście my 90%, 80% tych środków zwracamy do klienta, które trafiają jako zastrzyk gotówki przeznaczony na nowe projekty inwestycyjne bądź na pokrycie kapitału obrotowego bez konieczności zaciągania dodatkowych zobowiązań w kolejnej instytucji finansowej. A przypomnę, że leasing jest niejako instrumentem pozabilansowym, nie tak jak kredyt, który widać w bilansie klienta, tylko leasing nie jest widoczny, to znaczy nie wpływa negatywnie na wskaźniki finansowe przedsiębiorcy. Wskaźnik zdolności kredytowej, dług do EBITDA i tak dalej, i tak dalej. To są niuanse, ale my staramy się o tym mówić i tak jak powiedziałem, czasami przedsiębiorca przychodzi do nas z zupełnie innym pomysłem, a wychodzi od nas zupełnie z innym rozwiązaniem, a najfajniejsze jest tak, za rok przychodzi i mówi, to był świetny pomysł. Tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, tak? Rzeczywiście, jeżeli chodzi, nie należy się bać automatyzacji czy robotyzacji. Nawet badania pokazują, że przed automatyzacją, a po ilość pracowników wzrasta. Zwiększa się wydajność, pracownicy mają inne zdolności, uczą się, kwalifikacje podnoszą, a to też jest dla nich dobre, bo też mogą więcej zarobić. Więc tutaj nie ma obaw, natomiast też taki przykład, firma zagraniczna, która zatrudnia około kilka tysięcy inżynierów. Ma tak proces zautomatyzowany i tyle robotów, że praktycznie sami inżynierowie tam pracują. No i też, tak proszę. Wracając jeszcze do tego pytania, dlaczego ta automatyzacja, robotyzacja i w ogóle ta transformacja jest tak trudna, to musimy powiedzieć, że ona po prostu dzieje się trochę na żywym organizmie. Musimy pamiętać, że tą transformację przeprowadzają przedsiębiorstwa, które często mają jeszcze zlecenia, mają pełną linię produkcyjną obłożoną i w ten jak gdyby pędzący mechanizm muszą włożyć ten wysiłek na zmianę funkcjonowania wszystkich procesów. To jest bardzo trudne. Natomiast jeżeli nie podejmiemy tego trudu, jeżeli przedsiębiorcy nie podejmą tego trudu, no to tak naprawdę może się okazać, że za chwilę tych zleceń nie będzie i no, nie będziemy konkurencyjni. Nie mamy już takiej możliwości, żeby konkurować tanią siłą roboczą, tanimi kosztami pracy, więc jest to na pewno trudne, ale konieczne do tego, żebyśmy przetrwali. Trudne, ale konieczne i też wiadomo, że bez wzięcia pewnego ryzyka nikt nie będzie pił szampana później. No prawda, ale już nie jesteśmy taką tanią siłą roboczą, jak byliśmy wcześniej. To już się tak zmieniło i to bardzo, i to rzeczywiście widać po wypowiedziach prezesów firm zagranicznych, dlaczego zainwestowali w Polsce, między innymi dlatego, że mamy bardzo dobrą kadrę i bardzo dobrych pracowników. Jednym słowem, są zasoby, są możliwości korzystania z programów, narzędzi, trzeba tylko podjąć ten krok, zainteresować się, zdobyć pewną wiedzę, którą też można właśnie uzyskać dzięki tym rozbudowanym programom, no i iść razem w rozwój. Dokładnie tak, a my zachęcamy, tak, żeby odwiedzać nasze strony, odwiedzać nasze firmy. My jako doradcy oczywiście pomożemy, wskażemy drogę. Jak nie my, to pokierujemy, gdzie indziej taką pomoc przedsiębiorca może uzyskać. I do tego zapraszamy naszych słuchaczy, a ja Państwu bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Moim i Państwa gośćmi byli prezes ARP Leasing spółka z o.o. Wojciech Miedziński. Dziękuję bardzo. Dyrektor Biura Zarządzania Sprzedażą ARP S.A. Artur Wycech. Dziękuję.
zastępca dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Izabela Panaś. Dziękuję serdecznie. I radca prawny Michał Płatek. Dziękuję za rozmowę. I ja dziękuję Państwu za uwagę i za chwileczkę spotykamy się na rozmowę z ekspertem. Historia przemysłu to historia transformacji i napędzających ją wizjonerów. Oto śruba. Kiedyś musiał wykuć ją kowal, każdą z osobna. Setki i tysiące śrub. Nie było dwóch identycznych, więc w tamtym świecie każda maszyna była rękodziełem. Pięknym, ale mało efektywnym. Idea, że śruby można produkować maszynowo, narodziła się w głowie jednego człowieka. Standaryzacja części zamiennych rozpędziła rewolucję przemysłową. Bez standaryzacji nie byłoby przemysłu. Lampa naftowa, żarówka, nawet karabin maszynowy – to wszystko wynalazki pojedynczych geniuszy. W XIX wieku transformację przemysłową napędzali wizjonerzy. Nasi dziadkowie postrzegali przemysł z perspektywy linii montażowej. Praca rąk setek lub tysięcy ludzi, prosta optymalizacja i efekt skali tworzyły przemysłowe imperia. Komputeryzacja oraz automatyzacja zmieniły układ sił i sprawiły, że ludzie zaczęli pracować ramię w ramię z robotami, a wynalazczość przeniosła się do centrów R&D. Równocześnie dane stały się surowcem, takim jakim dotąd była ropa. Dziś niezwykle istotny jest elastyczny model produkcji, który pozwala szybko reagować na potrzeby klientów. Bez modernizacji parku maszynowego oraz infrastruktury ciężko jest utrzymać konkurencyjność na globalnym rynku. Zmienia się sposób myślenia o miejscu i roli pracowników, bo transformacja cyfrowa bardzo zależy od kompetencji oraz talentów ludzi. Wdrożenie rozwiązań przemysłu przyszłości wymaga szerokiego horyzontu i zdolności organizacyjnych. Przedsiębiorca XXI wieku musi wiedzieć, jak efektywnie i bez szkody dla środowiska wykorzystać zasoby, jak szkolić kadry i reagować w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Skorzystaj z wiedzy oraz doświadczenia ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości. Pomagamy w cyfrowej transformacji do przemysłu 4.0. Przyszedł czas na rozmowę z ekspertem Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości i jest nim pan Mariusz Hetmańczyk, zastępca dyrektora działu zarządzania wiedzą Fundacji
Platforma Przemysłu Przyszłości. Dzień dobry. Dzień dobry. A tematem naszej rozmowy w nawiązaniu do poprzedniego spotkania, w którym rozmawialiśmy o grupie PFR, a więc Polskiego Rozwoju Przemysłu, grupie, która zrzesza wokół siebie różne instytucje, między innymi ARP, SA, PFR, PAIH czy PARP. No i rozmawialiśmy o narzędziach, którymi dysponują te organizacje, aby pomóc małym, średnim przedsiębiorstwom w ich rozwoju, w transformacji cyfrowej. I dlatego chciałbym teraz mojego gościa jako pierwsze pytanie zadać mu następujące. Czy pozyskanie finansowania jest jedynym warunkiem poprawnej ścieżki transformacji cyfrowej? Panie profesorze, proszę. Myślę, że pozyskiwanie finansowania i ubieganie się o finansowanie jest etapem szerszym, a pozyskanie finansowania, ogólnie rzecz biorąc inwestycje w każdej organizacji czy w firmie, to jest efekt dobrze przygotowanego planu i strategii. To, co słyszeliśmy o produktach, które oferują te organizacje, które przed chwilą wymieniliśmy, jest bardzo cenną informacją dla przedsiębiorców w zakresie ich wsparcia rozwoju cyfrowego. My też jako fundacja wspieramy taką inicjatywę, czyli wspieramy procesy transformacji cyfrowej, rozwoju polskich przedsiębiorców w zakresie pójścia w kierunku nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i biznesowych z użyciem narzędzi cyfrowych. Natomiast musimy pamiętać o jednej istotnej rzeczy, która się pojawia w zakresie samego pozyskania finansowania. To musi być dobrze zbudowana roadmapa, to musi być dobrze opracowany plan, który nie tylko gwarantuje to, że ja już jestem na etapie takim, że potrafiłem opracować wniosek dotyczący mojego przedsiębiorstwa, ale też musi być perspektywa dalsza, czyli jak ja wykorzystam te pieniądze w dalszej perspektywie, jak ja je zainwestuję, prawda, jak ułożę swoje procesy i w jakim kierunku powinna iść cała otoczka związana z funkcjonowaniem i wdrażaniem tych środków finansowych, które pozyskałem, ale i też przyszłościowo. Jak ja będę mógł z tego, co zainwestowałem, skorzystać za kilka lat? Bo myślimy już o tym, prawda, że w tej perspektywie finansowej, która się pojawi na przyszłość, na pewno będą wspierane projekty związane z cyfryzacją, w mniejszej części może z automatyzacją, robotyzacją, ale na pewno ubieganie się o środki finansowe, które były tutaj przedmiotem rozmowy, będzie obarczone tym, że przedsiębiorcy będą musieli stanąć do konkursów, w których będzie oceniany nie tylko i wyłącznie sposób wydatkowania środków, ale i też innowacyjny i dobry plan na przyszłość. No właśnie, ale zdarza się, że brakuje takich pewnych elementów, jeżeli chodzi o pewne przedsiębiorstwo, na przykład w zakresie kompetencji. Czy wy odpowiadacie w jakiś sposób na ten problem? Wszyscy myślą, że proces transformacji cyfrowej zawsze zależy od technologii, oprogramowania, od maszyn, od robotyzacji, automatyzacji. My zawsze mówimy, że to jest nieprawda i z tym musimy tutaj zburzyć ten mit, że my odpowiadamy tylko i wyłącznie za wdrożenie technologii w swoich firmach, w swoich organizacjach, za poprawę jakości, wydajności. Nie, technologia ma być tylko i wyłącznie narzędziem, które usprawnia pracę człowieka i powoduje to, że proces produkcyjny, wytwórczy, sprzedaży, logistyki jest w pewien sposób zoptymalizowany pod potrzeby konkretnego przedsiębiorcy. Natomiast wszystko zaczyna się od ludzi, wszystko zaczyna się od zespołu, który na początku siada, buduje swoje kompetencje. No i oczywiście tworzy tą strategię działania. My tą strategię działania zawsze już nazywamy od tej pory roadmapą przemysłową, czy roadmapą przemysłu 4.0. I to jest ten element, który wiąże wszystkich przedsiębiorców. Musi mieć dobrze przygotowane strategie, ale to się nie bierze z niczego. Problemem, który my tutaj możemy jeszcze rozważać, jest to, że Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zajmuje się wspieraniem małych i średnich przedsiębiorstw. I właśnie w małych i średnich przedsiębiorstwach jest na tyle duży problem rozbieżności w ich działaniach i potrzeb, że nie można stworzyć jednego prostego schematu, jak poradzić sobie z procesem transformacji cyfrowej w ujęciu takim ogólnopolskim. Każde przedsiębiorstwo jest inne, każde przedsiębiorstwo ma inne problemy. W jednym widzimy na przykład problemy związane z restrukturyzacją samej produkcji, w drugim przypadku widzimy problemy z e-commerce'em, w trzecim przypadku w ogóle widzimy problemy, że przedsiębiorcy nie dostrzegają takiej potrzeby, żeby inwestować w narzędzia cyfrowe. To jest dla mnie niezrozumiałym w tym momencie w takim gospodarczym posunięciem, bo zamykając się na nowe technologie, my już tak naprawdę nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do tego, że będziemy stali w miejscu, ale narażamy się na to, że nasze firmy popadną po prostu w niełaskę albo po prostu wręcz zostaną zlikwidowane. I my jako Platforma Przemysłu Przyszłości stawiamy oczywiście na rozwój kompetencji przez różne nasze aktywności. To są nie tylko webinaria, szkolenia kontaktowe, debaty oksfordzkie, które ostatnio cieszą się dużym powodzeniem, które zrealizowaliśmy w kilku miastach Polski. Natomiast powołaliśmy specjalny program, którego nazwa już sugeruje to, co robimy, czyli Szkoła Lidera 4.0.
No właśnie, i kto może zostać uczestnikiem takiej szkoły? I tu jest najciekawsza rzecz, drodzy Państwo, uczestnikiem może zostać każdy, czyli każda osoba, która się zgłosi do nas, prawda, jako no, osoba, która będzie kandydowała do roli lidera przemysłu 4.0, może zostać absolwentem naszego programu. Natomiast już sama idea wyłaniania tego lidera wśród tych zespołów, które się pojawiają jako firmy, to jest już ciekawa rzecz, bo w tym momencie firma sama wyłania osobę, która jest odpowiedzialna za liderowanie zmian w swojej organizacji. My zauważyliśmy jedną rzecz, że na rynku jest dużo osób i mnóstwo menadżerów, którzy potrafią dobrze kształtować swoje procesy, dobrze potrafią organizować swoje założenia produkcyjne, nie mają problemów z logistyką, ale mają problemy z wdrożeniem nowych technologii i mają problemy ogólnie rzecz biorąc z podejściem w taki sposób i patrzenia na świat, w którym my, patrząc na moją firmę i moją organizację, jestem w stanie stwierdzić, w którym momencie potrzebuję narzędzi cyfrowych. Ale to, co już powiedziałem poprzednio, wszystko zaczyna się od ludzi. I dlaczego Lider 4.0? Z pomocy ogólnie rzecz biorąc mogą skorzystać każda firma działająca na terenie Polski. I nie ma tutaj ograniczeń w stosunku co do wielkości firm. Natomiast drobne ograniczenie, które się pojawia w zakresie samej merytoryki, prawda, i zakresu szkoły lidera jest takie, że najlepiej jakby to były firmy powiązane z produkcją. Dlaczego? W zakresie szkoły lidera mniej więcej organizujemy takie rzeczy jak modele biznesowe, prawda, elementy związane z nowoczesnymi technologiami, z zarządzaniem, z nowoczesnymi podejściami do automatyzacji procesów biznesowych i produkcyjnych, a więc jest to ukierunkowane nie na firmy, które są usługowe raczej, ale na firmy, które są produkcyjne. I z racji jeszcze jednej rzeczy, bo my pod szkołą lidera też dajemy taki element jak ADMA, czyli Advanced Manufacturing, i ta technologia, która się pojawia w naszych przedsiębiorstwach, musi być odpowiednio ukierunkowana pod kątem rozwoju. A ADMA to jest nic innego jak metodologia, która jest opracowana dla firm produkcyjnych w 7 różnych obszarach. I to też ukierunkowuje troszeczkę ten profil użytkownika. Natomiast na ten moment zakończyliśmy 2 edycje Szkoły Lidera i powiem szczerze, że brakuje nam mocy przerobowych, żeby otworzyć kolejne edycje, bo chcielibyśmy robić tego więcej. I muszę też się pochwalić, drodzy Państwo, tym, że w tym momencie mamy bardzo zadowolone osoby z przebiegu tej Szkoły Lidera. Jeszcze takie pytanie zawsze pada, a ile to kosztuje? My jesteśmy Fundacją Skarbu Państwa, agendą rządową, która realizuje ten projekt Szkoły Lidera z pomocy de minimis. Więc jeżeli firma ma możliwość, że tak powiem, udziału w pomocy de minimis, to nic nie kosztuje, prawda? Trzeba się tylko zgłosić do tego programu, złożyć do nas wniosek i wtedy wyłonić osobę, która będzie liderem zmian. I w tym momencie, no już tutaj w przyszłym roku uruchamiamy na pewno jedną edycję Szkoły Lidera, natomiast to nie są duże grupy, to są grupy maksymalnie 15-osobowe i takie jest nasze założenie, żeby oprócz tego, że ta Szkoła Lidera uczy, edukuje, prawda, to jeszcze żeby był network pomiędzy tymi pracownikami różnych firm z różnych regionów Polski. Ile trwa okres uczestnictwa w takiej potencjalnej edycji? To jest na ten moment 7 zjazdów. Zjazdy odbywają się w weekendy i zawsze mamy tak zorganizowane te zjazdy, że to są zjazdy w różnych miejscach Polski. A dlaczego w różnych miejscach Polski? Zauważyliśmy, że wybierając konkretne regiony Polski, jakbyśmy to mieli robić tylko i wyłącznie w Radomiu, to wszyscy by się bardzo szybko tym znudzili. Jakbyśmy wybrali w ogóle inne miasto, prawda, nie siedzibę fundacji, też doszłoby szybko bardzo do znudzenia i zmęczenia tego materiału, jakim są nasi kursanci. Natomiast my wybieramy takie miejsca, w których są zlokalizowane właśnie showroomy albo elementy demonstratorów technologii. I tam te osoby zawozimy, więc mogą zobaczyć mniej więcej, jak działają inne zakłady produkcyjne, jak oni sobie poradzili z tymi problemami cyfryzacji. Pokazujemy im nowe technologie i oprócz tego, że pokazujemy im te rzeczy, które się dzieją na rynku w różnych województwach, w różnych dziedzinach, to w tym momencie jesteśmy już na tyle, że tak powiem, doświadczeni, że mamy już wybrane pewne punkty na mapie kraju, do których tych ludzi zawsze przywozimy. I są to nie tylko zajęcia teoretyczne, ale są to zajęcia także sieciujące i zajęcia praktyczne typowo. I proszę mi wierzyć, ale w tym momencie, jak mamy tą drugą edycję Szkoły Lidera już ukończoną, to widzimy jedną rzecz, że nawet w zakresie nie tyle integratorów, dystrybutorów, oprogramowania albo sprzętu, albo technologii nastąpiła zmiana, ale w tych ludziach następuje zmiana, bo oni sobie są w stanie wzajemnie pomóc. To są kontakty, które się nawiązują nie tylko i wyłącznie na czas trwania Szkoły Lidera, ale te osoby utrzymują kontakty z sobą nawet po ukończeniu tej Szkoły Lidera i to jest grupa przyjaciół, którzy potrafią się wzajemnie wspomagać, mówić o swoich porażkach, o swoich sukcesach i to jest bardzo cenne doświadczenie. Wymiana spostrzeżeń, sieciowanie to jest dość istotne, nawet jeżeli ktoś pochodzi z różnych rejonów Polski. Wspomniał Pan no właśnie o tej pierwszej, drugiej edycji.
Jaki profil takiego absolwenta, takiej szkoły lidera możemy określić, jaki zakres kompetencji on zyskuje po przejściu takiej szkoły? Profil wejściowy jest nieznany. I powiedzmy sobie szczerze, że to niezdefiniowany profil wejściowy, prawda, nie wymagamy od osób, które przychodzą do szkoły lidera, żeby miały określone kompetencje. To ma być osoba, która jest liderem, czyli z założenia jest charyzmatyczną osobą, która potrafi ze sobą pociągnąć swój zespół, która potrafi tak zmotywować ludzi, żeby oni mu uwierzyli w ten pomysł, który on ma. Najlepszą osobą do szkoły lidera jest albo właściciel małego i średniego przedsiębiorstwa, albo osoba, która jest zaufana przez tego właściciela i obdarzona zaufaniem na tyle, że może realizować własne projekty. Natomiast co zyskuje się po szkole lidera? Zyskuje się takie otwarcie na nowe możliwości. Bo my nie pokazujemy tylko i wyłącznie jednego wybiórczego podejścia do rozwiązań, prawda, big data, sztucznej inteligencji, czy robotyki, automatyki, ale pokazujemy cały spektrum możliwości, jak te wszystkie procesy połączyć. I przede wszystkim podchodzimy do szkoły lidera w sposób bardzo otwarty, przejrzysty, ale nie jest celem tylko i wyłącznie pokazanie podczas tych 6 podstawowych zjazdów, co jest, że tak powiem, na rynku technologicznym tą nowinką, która się pojawia jako to, co musicie wdrożyć i to must have, które musicie mieć w firmach, żeby cokolwiek osiągnąć. Naszym celem jest pod koniec szkoły lidera na ostatnim zjeździe zrobienie takiego podsumowania i obrona takiego krótkiego projektu, którym ci przedsiębiorcy po tych doświadczeniach i popatrzeniu sobie chłodnym okiem na swoją organizację, plus jeszcze na to, co zobaczyli w różnych tych ośrodkach, do których jeździmy, żeby utworzyli swój plan transformacji na zmianę. I to jest naszym głównym celem. Ci ludzie są świadomi, ci ludzie potrafią otwarcie rozmawiać. Jako Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości jesteśmy organizacją, która w żaden sposób nie promuje żadnego brandu, nie promujemy żadnych marek. I czasami na przykład uczestnicy szkoły lidera są zdziwieni tym faktem, że potrafimy zapytać dystrybutora oprogramowania albo dystrybutora sprzętu o bardzo niewygodne pytania, na które on musi nam odpowiedzieć. I wtedy ich przekonujemy, prawda, tym, bo nie reklamujemy. Nie staramy się upiększać, nie mówimy o tym, że jest to potrzebne rozwiązanie, że musisz to mieć, tylko spróbuj tego, zobacz jak to wygląda u innych, czy się sprawdziło, czy nie. I wymieńcie między sobą wzajemnie informacje i w prawie takiego już końcowego wniosku opracujcie projekt, który będzie planem transformacji waszej organizacji. I to jest ten główny cel. Czyli taka kompetencja patrzenia chłodnym okiem na swoją organizację, takiego syntetycznego ujęcia i myślenia. I najciekawszym i najlepszym chyba tutaj takim podkreśleniem tego zwieńczenia szkoły lidera, tego projektu, który jest realizowany, to jest chyba kompetencja współpracy z ludźmi. Otwartości na nowe doświadczenia, otwartości na nowe pomysły, bo liderzy i talenty w organizacjach czasami są, ale są naturalnie stopowani przez swoich szefów. I my ich uczymy też otwartości, słuchania innych ludzi, słuchania potrzeb. I oczywiście, co zauważamy, drodzy Państwo, bo to jest najciekawsza rzecz, która się pojawia w naszym kontekście szkoły lidera. Podczas ostatniego zjazdu uczestnicy, korzystając z tego, że zjazdy odbywały się blisko ich fabryk, zaczęli zapraszać siebie wzajemnie na wizytacje po swoich fabrykach. I dla osoby, która na przykład jest producentem okien, producentem drzwi, to jest inna w ogóle działka przemysłu, branża spożywcza. Ale też są ciekawe rozwiązania, które można zaadoptować w fabryce okien albo w fabryce drzwi z branży spożywczej. I to też jest ciekawa rzecz, ta wymiana doświadczeń, dzielenie się swoimi sukcesami i porażkami. Wspomniał Pan o tym zbliżeniu się do ludzi i w pewien sposób to, że jesteśmy w tym miejscu w Radomiu, gdzie siedziba fundacji się mieści, Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości, też świadczy o tym, że wychodzicie do ludzi. Ten element decentralizowania nawet siedziby fundacji sprawia, że no właśnie chcecie być bliżej tych małych, średnich przedsiębiorców. Ja Panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Mariusz Hetmańczyk, zastępca dyrektora działu zarządzania wiedzą Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości. Bardzo dziękuję. Dziękuję.